Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 95 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 63. Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało. Jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę. Skoro łaska Twoja lepsza jest od życia, moje wargi będą cię sławić. Tak błogosławić cię będę w moim życiu. Wzniosę ręce w imię Twoje. Dusza moja będzie się syciła niby sadłem i tłustością. Wargi moje radośnie wołać będą, a moje usta cię chwalić. Gdy wspominam cię na moim posłaniu myślę o tobie podczas moich czuwań bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu twych skrzydeł wołam radośnie do ciebie lgnie moja dusza prawica twoja mnie wspiera a ci którzy szukają zguby mojej duszy niech zejdą w głębiny ziemi niech będą wydani pod miecze i staną się łupem szakali a król niech się raduje w Bogu Niech chlubi się każdy, kto na niego przysięga. Tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie. Za chwilę przeczytamy kolejne trzy rozdziały Księgi Syracha: od 25 do 27. Syrach podkreśla wartość dojrzałych, zdrowych relacji, zarówno w kontekście małżeństwa, jak i przyjaźni sugerując, że prawdziwa wartość człowieka manifestuje się w jego działaniach, słowach i w sposobie, w jaki radzi sobie z trudnościami życia. Trzema rzeczami się przyozdobiłam i okazałam się piękna wobec Pana i ludzi. Zgodą wśród braci, przyjaźnią między sąsiadami oraz zgodnie ze sobą żyjącymi żoną i mężem. Trzech rodzajów ludzi nienawidzi moja dusza, a sposób ich życia szczególnie mnie gniewa: żebraka pysznego, bogacza kłamcy, starca cudzołożnego ogołoconego zrozumu. Jeśli w młodości nie nazbierałeś, jakim sposobem znajdziesz coś na starość? Jakże przystoi osąd siwym włosom, a starszym umieć doradzać? Jakże starcom przystoi mądrość, a szanowanym rozeznanie i rada. Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie, a chlubą ich bojaźń pańska. Dziewięć myśli uznałem w sercu za błogosławione, a dziesiątą językiem wypowiem. Człowiek, który ma pociechę z dzieci i już za życia patrzy na upadek wrogów. Szczęśliwy, kto mieszka z żoną rozumną, komu się język nie poślizgnął. Kto nie służył komuś niegodnemu siebie. Szczęśliwy, kto znalazł roztropność, kto może przemawiać do uszu tych, którzy go słuchają. Jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość, ale nikt nie jest większy od tego, kto się boi pana. Bojaźń pańska wszystko przewyższa. Kto ją posiadł, do kogo będzie przyrównany. Każda rana, byle nie rana serca. Wszelka złość, byle nie złość kobiety, każde natarcie, byle nie natarcie nienawidzących nas, każda zemsta, byle nie zemsta wrogów. Nie ma bowiem jadu nad jad węża i nie ma gniewu nad gniew kobiety. Wolałbym mieszkać z lwem i smokiem, niż mieszkać z kobietą przewrotną. Złość kobiety zmienia jej wygląd, zeszpeca jej twarz. Jest ona jak niedźwiedzica. Mąż jej zasiądzie do stołu pośród swoich bliskich i mimo woli będzie gorzko wzdychać. Małe jest wszelkie zło wobec przewrotności kobiety, to też niech ją spotka los grzesznika. Czym dla nóg starca wspinanie się po zboczu piaszczystym, tym żona gadatliwa dla spokojnego męża. Nie pozwól się doprowadzić do upadku pięknością kobiety, ani nie pożądaj kobiety. Złem jest, bezwstydem i wielką hańbą, jeśli żona utrzymuje swego męża. Serce przygnębione, twarz zasmucona i rana w sercu pochodzą od żony przewrotnej, a ręce bezwładne i kolana bez siły od takiej, która unieszczęśliwia swojego męża. Początek grzechu przez kobietę i przez nią też wszyscy umieramy. Nie dawaj ujścia wodzie ani swobody przewrotnej żonie. Jeżeli nie trzyma się rąk Twoich, odsuń ją od siebie. Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwojona. Dzielna żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię lat w pokoju. Dobra żona to dobra część dziedzictwa, przypadnie w udziale tym, którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone, a twarz jego pogodna w każdym czasie. Serce moje ma się na baczności przed trzema rzeczami, a czwartej się obawiam: oszczerstwa w mieście, zbiegowiska pospólstwa i kłamliwych doniesień. Te rzeczy są przykrzejsze od śmierci. Bólem w sercu i smutkiem jest kobieta zazdrosna o kobietę, co biczem języka wszystkich dosięga. Jarzmo dla wołów źle dopasowane to żona niegodziwa. Kto ją sobie bierze, jakby uchwycił garścią skorpiona. Wielkie zło kobieta pijaczka i nie ukryje ona swej hańby. Bez wstyd kobiety po niespokojnych ruchach oczu i po spojrzeniach można poznać. Nad córką zuchwałą wzmocni czujność, aby czując ulgę jej nie wyzyskała. Strzeż się oka bezwstydnego. I nie dziw się, jeśli przeciw Tobie wykroczy. Jak spragniony podróżny otwiera usta i pije każdą wodę, która jest blisko, tak ona siada naprzeciw każdego pala namiotu i na strzały otwiera kołczan. Wdzięk żony rozwesela jej męża, a jej rozum orzeźwia mu kości. Darem pana żona spokojna, a za osobę dobrze wychowaną nie ma ceny. Łaską nad łaskami jest kobieta skromna. Nie ma nic równie ważnego jak osoba powściągliwa. Jak słońce wschodzące na wysokościach u Pana, tak piękność dobrej kobiety pośród ozdób jej domu. Jak światło błyszczące na świętym świeczniku, tak piękność oblicza przy ciele dobrze zbudowanym. Jak kolumny złote na podstawach srebrnych, tak piękne nogi na kształtnych stopach. Dwie rzeczy zasmucają moje serce, a trzecia wzbudza we mnie gniew. Wojownik, któremu nędza odebrała siłę. Mężowie roztropni odrzuceni jako nic nieznaczący. Człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu. Pan pod miecz go przeznacza. Trudno jest kupcowi ustrzec się wykroczenia, a handlarz nie będzie wolny od grzechu. Wielu grzeszy z chęci zysku, a ten, kto stara się wzbogacić, wzrok odwraca. Jak kołek wbija się między kamienie ze sobą spojone, tak grzech się wdziera między sprzedaż a kupno. Jeśli się ktoś bojaźni pańskiej pilnie nie uchwyci, wnet jego dom stanie się ruiną. Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec poddaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest Jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy Jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią to bowiem jest próbą dla ludzi. Jeśli podążasz za tym, co sprawiedliwe, osiągniesz to i przywdziejesz jak wspaniałą szatę. Ptaki trzymają się razem z podobnymi sobie, a prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają. Jak lew zasadza się na zdobycz, tak grzech na popełniających niegodziwości. Mowa bogobojnego jest zawsze mądrością, głupi zaś zmienia się jak księżyc. Skracaj czas przebywania między nierozumnymi, a wśród mądrych przedłużaj. Opowiadanie głupich budzi od razy. A śmiech ich płynie z grzecznej przyjemności. Od gadania tego, kto często przysięga, jeżą się włosy, a kłótnia takich ludzi zmusza do zatykania uszu. Rozlewem krwi bywa kłótnia pyszałków, i przykro słuchać ich wyzwisk. Kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. Kochaj przyjaciela i bądź mu wierny. A jeśli byś zdradził jego tajemnicę, nawet nie usiłuj biec za nim. Jak bowiem człowiek stracił tego, kto mu umarł, tak straciłeś przyjaźń bliźniego. I jakbyś wypuścił ptaka trzymanego w ręce, tak oddaliłeś bliźniego i już go nie złowisz. Nawet nie biegnij za nim, bo jest daleko i uciekł jak sarna z sideł. Rana może być opatrzona, obelga darowana. Ale ten, kto wyjawił tajemnicę, stracił nadzieję. Kto mruga okiem, knuje zło i nikt go od tego nie odwiedzie. Wobec ciebie usta jego są słodkie i podziwiać będzie Twoje słowa, ale później odmieni swoje usta i sprawi, że się potkniesz na Twoich słowach. Wiele znienawidziłem, ale nic tak bardzo jak takiego, a i Pan go nienawidzi. Kto rzuca kamień w górę, rzuca go na swoją głowę, a cios podstępem zadany zrani także uderzającego. Ten, kto kopie dół, sam w niego wpadnie, a kto zastawia sidła, sam w nie zostanie schwytany. Kto źle czyni, na tego spadnie zło, a nawet nie pozna, skąd na niego przyjdzie. Drwiny i obelgi są dla pyszałka, a pomsta jak lew, czyha na niego. Wsidła dali się schwytać zadowoleni z upadku bogobojnych, i zżera ich boleść jeszcze przed śmiercią. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Przed nami ostatnia, czwarta wersja wydarzeń związanych ze skazaniem na śmierć Chrystusa. Święty Jan, apostoł, jako jedyny z ewangelistów. Był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Jana od rozdziału 18 wersetu 28 do rozdziału 19 wersetu 16. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? – odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? – odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat. Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u Was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz barabasza. A barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: Witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go Wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego. Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień przygotowania Paschy około godziny szóstej i rzekł do Żydów: Oto wasz król! A oni krzyczeli: Precz! Precz, ukrzyżuj go! Piłat powiedział do nich Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani Poza Cezarem nie mamy króla Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia